Kasiuszku, przesiądź się, bo da ci na ciebie dym. Chodź. Marek, ja wam machnę. No i rzecz to lat. W 16 strony nasz wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin stoi bezpośrednio na ściernisku. Gdzieś w tle zachodzące słońce, piękna zieleń, piękna polska wieś, Zaraszów, gmina Bychawa. I wydawałoby się, że to jest świetne miejsce na przykład na wakacje, ale jakie jest to miejsce do życia? I dzisiaj o tym porozmawiamy, zwłaszcza ze wszystkimi mieszkańcami i przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi, Zaraszów i Okolic, bo to stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, na którym można przekazywać 1% podatku, po to, żeby tutaj właśnie oni mogli działać, po to, żeby integrowali się tak jak dziś, przy tym ognisku, przy tej muzyce ludowej i po to, żeby te dzieci, które nam tutaj biegają pomiędzy ogniskiem a boiskiem, też mogły tutaj szczęśliwie i dobrze i bezpiecznie żyć. O tym dziś wszyscy porozmawiamy. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Wierzchoń, który pracuje w tym momencie w studiu R2 i Mateusz Sobolewski, który teraz na tym ściernisku i trochę martwi się, czy nasz wóz transmisyjny wyjedzie. Ale tutaj panowie zapewniają, że gdyby coś, to ciągnik się znajdzie. Tak, oczywiście. Nie będzie problemu? Najmniejszego. Dobrze, to jesteśmy spokojni, bo trochę ostatnio popadało, tak? Już nie jest tak sucho? Mieliśmy niespodziankę w postaci małej ulewy, krótkiej, ale bardzo intensywnej.
Ale generalnie bezpiecznie się obyło. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście, to jest mocne zapewnienie mieszkańca stąd, z Zaraszowa. I właśnie tutaj z tymi ludźmi porozmawiamy, jak to jest żyć na co dzień w bardzo małej wsi tak naprawdę, bo panią sołtys podpytam, pani Joanna Baran, ile tak naprawdę domostw tutaj jest? Tak około 60. To nie jest dużo. Tak, ale pocieszający jest fakt, że coraz więcej jest tych domostw, coraz więcej ludzi tutaj się z miasta przenosi na wieś. Także... Ociągnik pojechał, czyli jesteśmy uratowani. Tak, Zaraszów się rozrasta. Proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że dziś w taki piękny, późnoletni już wieczór udało się Państwu zebrać tak dużą grupę mieszkańców, ale też i przyjaciół do tego, żeby wspólnie pośpiewać i porozmawiać, no i żeby zintegrować się przy tym ognisku. Chociaż ja słyszałam, że Pani jako dobra gospodyni, jako dobra sołtyska, przypomnę, Joanna Baran teraz przy mikrofonie, no to także coś na tym ognisku postawiła. Tak, to jest nas właśnie zaraszowski kociołek. Można tam powąchać chociaż. Jak najbardziej zapraszamy. Zaraz będziemy rozdawać porcje. Słyszałam, że to już jest znana potrawa. Znana potrawa z żelibnego kociołka, który został wykonany ręcznie przez Kowala. Czy to znaczy, że Państwo troszeczkę postarają się, nie wiem, przebić bychawskie pierogi? Myślę, że po prostu to jest urozmaicenie naszego menu i nie robimy konkurencji dla pierogu, po prostu mamy swoje danie. Aha, rozumiem. No to co tutaj w tym kociołku się znajduje? To jest mieszanka mięsa plus warzyw z ziemniaczkami, z kapustą przyprawione. Jak najbardziej wszystkich poczęstujemy. I jakie gorące, jakie pachnące. Nie. Tak. Panie redaktor, dostanie pierwszą porcję. To może ja poproszę, żeby panie tam realizatorowi do wozu tak, doniosły, dobrze. I dla naszych muzyków, bo rzeczywiście ten utwór, który tak na dzień dobry tutaj udało nam się pięknie zorganizować, to zasługa muzyków, bo okazuje się, że tutaj w Zaraszowie to też ta wieś muzyką stoi. Razem z nami przedstawiciel kapeli Cyja. I tak chciałam się zapytać, znaczy czyja ta kapela, czyja? Pan Marek Czciński. Kapela Cyja. Nazwa tutaj trochę myląca, pochodzi od takiego potocznej nazwy akordeonu i dlatego Cyja. Tak, tu to prawda, z tego regionu, z tej miejscowości no, pochodzi wielu muzyków. Tutaj obok stojący pan dyrektor Dudziak, który bardzo często tutaj grywał na weselach. Tutaj obok kolega Marek Godula również pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny właśnie. Jego pradziadek i tatuś też muzykowali w słynnych tutaj orkiestrach dętych na terenie bychawskiej ziemi, a konkretnie Starej Wsi Gałęzowa i Zaraszowa, bo tu są takie niesamowite talenty, perełki. Zresztą Marka syn gra już w mojej szkolnej orkiestrze, jest tutaj dwóch i gra, ale dzisiaj tutaj Tomek stoi też jako zmiana pokoleń, następny, który zapewne będzie dopisywał piękną tradycję do muzykowania wspólnego na terenie Zaraszowa. I panie dyrektorze, powiedział pan zmiana pokoleń, coraz to nowi. Przypomnę, tym razem przy mikrofonie dyrektor Henryk Dudziak, dyrektor zespołu szkół imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie. Ale tutaj do między Zaraszowem a Bychawą to jest rzut beretem, podobno 5 kilometrów, tak? Tak, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że pomyślność naszej ojczyzny to jest uwarunkowana pomyślnością tych naszych małych ojczyzn. I myślę, że inne ośrodki na terenie Lubelszczyzny, a nawet na terenie Polski powinni brać wzór z gospodarności, z umiejętności zorganizowania się właśnie tu w Zaraszowie. I to tak oddolnie, prawda, panie dyrektorze? A to chciałam dokończyć ważne, myśl, że mówi pan, że pokolenia się zmieniają, ale wie pan, co jest istotne? Także dla tych ludzi, którzy dzisiaj tutaj przy tym ognisku i przy tym kociołku już się delektują smakołykami, mam nadzieję, że coś zostawią dla nas, że pan ciągle jest i pan trwa i rzeczywiście to pan też wychowuje te kolejne pokolenia. No staram się, akurat 26 rok minął mojej pracy w Zespole Szkół im. Księdza Kwiatkowskiego, a razem z tym 23 lata pięknej pracy z młodzieżą, która jest zrzeszona w naszej szkole orkiestrze, a która jest ambasadorem Lubelszczyzny i myślę, że pięknie świadczy o wielkich walorach właśnie takiej muzyki w dętej orkiestrze. Tutaj mówimy o Henryczkach? Tak, też. Też. Ale cieszę się bardzo, że doczekałem się takiego momentu, że w tej chwili młodzież garnie się. To jest bardzo trudne dzisiaj, bo dominują syntezatory, gitary, a właśnie to jest wielka sztuka, żeby opanować
tak jak to robi nasza młodzież pięknie na tych dętych instrumentach. Niedawno mieliśmy tutaj okazję właśnie w Zaraszowie występować, choćby z racji tej, że chłopcy stąd też są w tej orkiestrze. Od lat byli i są, bo tutaj całe, co ciekawego, region Zaraszowa, Gałęzowa i Starej Wsi to jest taka kolebka muzyków do dętych orkiestr. Tu zawsze te orkiestry dęte grywały. Coś im tu w sercach grało. Tak, jak mój dziadzio opowiadał swego czasu, bo też był muzykującym, to jeszcze mówi, że jak były dożynki, to od jednego dworu do drugiego przechodzili. Jak zaczynali w poniedziałek, to kończyli w następny poniedziałek. Więc coś jest takiego, że w tych orkiestrach dętych zawsze była siła, jest i mam nadzieję, że zawsze będzie. Także tutaj z tymi ludźmi stąd, a teraz powracając właśnie do rozmowy z ludźmi stąd, może jeszcze pani Anna Pawlas, radna Rady Miejskiej w Bychawie, bo tak spoglądamy na to miejsce, w którym jesteśmy, rzeczywiście to jest fajny teren, taki integrujący całość wsi, gdzieś tak pośrodku położony, prawda? Co to za miejsce, powiedzmy pani Aniu? To Aleja Kasztanowa jest dawną aleją podworską, prawda? Piękne miejsce. Swego czasu tutaj była szkoła, na początku potem był klub w latach, nie wiem, 80. Potem ten budynek spłonął i to miejsce zaczynało z roku na rok jakby tak, no marnieć po prostu. Zarosło w 2015 roku z moją właśnie koleżanką, panną Joanną Baran-Sołtys. Po prostu podjęłyśmy inicjatywę sprzątnięcia tego terenu. Ogłosiłyśmy na stronie, przy pomocy akurat strony zaraszów.pl naszego kolegi Jurka, ogłosiłyśmy 27 bodajże kwietnia czy marca datę sprzątania alei. Wielu ludzi przyszło, pomogło. No i wspólnymi siłami na kolanach czasami niemalże wyrywaliśmy tutaj samosieńki. To wszystko prawda, pani Sołtys, zgadza się, siekierkami na kolanach. Mamy to uwieczniane dzięki panu Jurkowi, który wszystkie nasze działania tutaj w Alei Kasztanowej, zresztą nie tylko w Alei, uwiecznia na swojej stronie zaraszów.pl. I to też jest ta strona zaraszów.pl, to też jest taka strona integrująca was, nie tylko tutaj namacalnie, chociażby na tym placyku, który specjalnie przygotowaliście, tak jak widzę, nawet to piaszczyste, piękne boisko dla waszych dzieci. To też jest takie miejsce w internecie integrujące zaraszowiaków. Tak, jak najbardziej. Za to jesteśmy wdzięczni właśnie panu Jurkowi, bo właśnie Jurkowi, bo no, gdybyśmy nie mieli takiej osoby, to byłoby pewnie inaczej by to wyglądało i inaczej być może to miejsce też by wyglądało. No, dziękujemy. Pani Sołtys, tak jeszcze spoglądam na tych wszystkich, którzy siedzą tutaj wokół ogniska. To są bardzo młodzi ludzie. To jest rzeczywiście wieś z perspektywą, jeżeli tutaj jest tak dużo młodych rodzin. Jak najbardziej. Właśnie wspominałam o tym, że coraz więcej osób tutaj się wprowadza i coraz więcej dzieci na przykład przybywa do naszej szkoły, pani dyrektor. Przybywa. Będzie na ten temat więcej wiedziała. Pani dyrektor szkoły podstawowej w Zaraszowie, pani Jolanta Flis. To jest szczególna szkoła, prawda? Pani Bożena. Tak, jest to szczególna szkoła, bo 5 lat temu powstała właśnie z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów, a wcześniej to stowarzyszenie właśnie z tego względu się zostało, po prostu powstało, żeby założyć i prowadzić szkołę. Powiedziałabym inaczej, żeby po prostu ratować szkołę. No, żeby ratować, to można tak powiedzieć. Najważniejsze chyba jest to, że od 1 września 2012 roku stowarzyszenie prowadzi szkołę i szkoła, myślę, że funkcjonuje bardzo dobrze. Ostatnio otrzymałam telefon, który pytał nas o sukces. Jaki sukces osiągnął? Szczerze mówiąc, byłam zaskoczona. Mówię, o jakim sukcesie mowa? No właśnie o takim, że przybywa uczniów, szkoła się rozwija, bo jeśli chodzi o wyniki na przykład nauczania, to zawsze były wysokie i wszystkim się to podobało, no ale takie były i mam nadzieję, że takie pozostaną, bo egzamin teraz będzie dopiero w następnym roku u ósmoklasistów. Myślę, że no, nie byłoby szkoły, gdyby nie było uczniów, gdyby nie było rodziców zaangażowanych w to wszystko, więc myślę, że tutaj koło mnie na przykład jest koleżanka. Pani Jolanta Flis, tak, nauczyciel w szkole podstawowej w Zaraszowie. Czy dla pani to jest taka praca u podstaw? Poniekąd, aczkolwiek bardzo, bardzo lubię swoją pracę. Na co dzień pracuję z dziećmi, najmłodszymi w zasadzie w szkole, w oddziale przedszkolnym z grupą 3 i 4-latków. Oraz uczę plastyki tutaj ze starszymi dziećmi już w szkole. I piszę projekty skutecznie. Na razie małe. Może też pani Jola powiedzieć coś więcej, ale dla dzieci takich 6-7-letnich
w tym roku był realizowany projekt. Pani Jolu? Tak, udało nam się pozyskać fundusze. W zasadzie stowarzyszenie też tutaj daje taką możliwość, że możemy składać tutaj wnioski do różnych fundacji. No i w tym wypadku Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu. W zasadzie przez pół roku dzieci miały zajęcia, 40 dzieci z przedszkola, z klasy pierwszej. Projekt nazywał się Jak to jest zrobione, czyli od składników do produktów. I tutaj właśnie sięgaliśmy do korzeni, do tradycji. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się na przykład skąd się bierze masło, jak to jest produkowane, prawda, jak to dawniej kiedyś na wsi robiono. Odwiedziliśmy też tutaj lokalną, okręgową spółdzielnię mleczarską w Bychawie. I tam dzieci mogły zobaczyć właśnie, jak to się odbywa. Również w ramach projektu dzieci dowiedziały się, skąd się bierze chleb, jak wygląda proces pieczenia chleba. Najpierw robiliśmy to w szkole, później też zobaczyli profesjonalnie, jak to się robi w piekarni. Ale pani Jolanto, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby jednak nie rodzice, ich zapał i no też taka siła walki, żeby założyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi, Zaraszów i Okolic, tak? I po to, żeby też wspierać tę państwa placówkę. Jak dużo dzieci teraz rozpocznie naukę już 1 września? Od 1 września przekroczymy 100, czyli będzie 101, ale jest to uczniowie i oddziały przedszkolne, dwa, mam misie i rybki, więc no 101, magiczna setka zostanie przekroczona. Ale no nie ukrywamy, że no potrzeby, tutaj już rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem, prawda? No potrzeby lokalowe, szkoły, no przydałaby się sala gimnastyczna nowa. Właśnie słyszałam, że to takie plany i marzenia, tak, pani Aniu? Tak. Jest nam niezbędna sala gimnastyczna, dlatego że dotychczas mamy korytarz, który nam służy za salę gimnastyczną, bądź mała, niewielka salka w suterenach. My mamy podpowiedniczoną szkołę, no i niestety teraz wymogi sanitarne, sanepid po prostu, no zabrania nam nauczania właśnie w tych podziemiach. W związku z tym są problemy lokalowe, klasowe, tym bardziej, że teraz jest szkoła, będzie już od września ośmioklasowa, jak wiemy. I to też przysparza trudności, no i właśnie chcielibyśmy gdzieś pozyskać jakieś środki. Jest to bardzo trudne, dlatego że no tutaj trzeba też wsparcia i gminy, i gdzieś i jakichś innych. No będziemy się starać, aczkolwiek jest to trudne. Jak to się dzieje, że ci ludzie tutaj chcą walczyć, że nie wiem, nie chcą tego wszystkiego zaprzepaścić, co było tutaj tradycyjnie w tej wsi, że nie zajmują się tylko i wyłącznie własnym gospodarstwem czy własną rodziną. Skąd w nich taki duch? To znaczy, to teraz na wsi się troszeczkę pozmieniało ostatnimi czasy, więc większość ludzi, zrobiło się tak, że jest kilka gospodarstw dużych, a inni ludzie raczej zarobkują, dojeżdżają gdzieś do pracy do Lublina czy gdzieś do innych ościennych miasteczek. W związku z tym no, oni potem ten weekend mają wolny i to też sprawia, że no, więcej ludzi się może zaangażować, tak czy po pracy, czy w sobotę. No i poza tym, mówię, mamy dużo rodzin wielodzietnych i my chcemy po prostu stworzyć coś dla tych dzieci. No właśnie, tak naprawdę dużo mam też tutaj się pojawiło z dzieciakami i tak chciałam też te mamy trochę podpytać, a tam, no tak, poszły za dziećmi oczywiście. Jak to jest tak naprawdę próbować i łączyć to wszystko, co przecież dotyczy i kwestii domowych obowiązków, prawda? O, już słychać, maluchy biegają. Jednak dobrze, że taki teren jest, prawda? Tu się można wybiegać. No, muszę zaznaczyć jeszcze, że właśnie nasza pani sołtys jest matką piątki dzieci i sobie doskonale radzi jako gospodyni, żona, matka i do tego jeszcze społecznik, doskonały społecznik. Właśnie idę z córką, bo mi zawoła. No tak, to są uroki takiego spotkania. I tutaj tu mamy kolejną moją koleżankę, a zarazem działaczkę, Alicję Partykę-Rybak. Dzień dobry, miło mi. No to proszę powiedzieć, jak pani to robi, że jest pani tak aktywna, jeśli chodzi o działanie tutaj na rzecz Zaraszowa i wszystkich ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale też, no właśnie, już widzę, że w zaawansowanej ciąży i jeszcze piątka tutaj przyczepiona za spódnicę mamy. No tak. Wie pani co, nie wiem jak ja to robię, ja po prostu to robię, ale najważniejsze jest to, żeby czerpać radość z tego, co się robi i ja naprawdę czerpię z tego radość, jestem szczęśliwa, że wreszcie mogę się udzielać tutaj na wsi, że wreszcie weszła taka ekipa, taka pani fajna radna, taka świetna sołtys, która, one po prostu umożliwiły mi to, bez nich nie byłoby mnie tak naprawdę, także jestem bardzo im wdzięczna i
no wiadomo, czasami jest ciężko pogodzić to wszystko, ale jednak udaje uciekł się. Ten malutki, ile ma? A on ma 2 latka. Aha, no to trzeba go gonić, żeby się nie przewrócił. Tak. A proszę jeszcze powiedzieć, czy nie myśleli Państwo tak rodzinnie, żeby po prostu, no właśnie, znaleźć jakieś inne, bardziej może proste miejsce do życia, znaczy prostsze w takiej codzienności, na przykład po prostu miasto, tak? Powiem Pani, że nie, jednak ten urok, ta wieś jest, nie wiem, zawsze w sercu ją nosiłam i jakoś nie potrafię się stąd wyrwać, chociaż tak naprawdę wszędzie, gdzieś indziej byłoby może lepiej, ale jednak tutaj jest. Panie Jerzy, pan nam zawoła strażaków. Zostanę. Bardzo dobrze. Bo strażacy też tutaj są ważni, prawda? Bo ten teren to też teren strażacki. To jest działka, należy do gminy, aczkolwiek jest dzierżawiona przez OSP Zaraszów. I musimy wspomnieć tutaj właśnie o naszych strażakach, chłopakach bardzo czynnych, którzy może inicjatywę to i może dziewczyny tutaj wykazują większą, ale panowie za to wszystko robią, tak? Działają bardzo prężnie. No to proszę powiedzieć tak naprawdę, jak to jest pracować w takim miejscu, które no na pierwszy rzut oka dla osoby przyjezdnej no wydaje się tylko i wyłącznie takim metalowym blaszakiem. Witam, dzień dobry Państwu, Marek Bara z tej strony, tutaj z ramienia straży. Chciałem się wypowiedzieć, że jest to sama przyjemność móc tutaj wspomagać takie inicjatywy organizowane tutaj w Zaraszowie. Zarazem tutaj straż, jak i cała społeczność stara się angażować maksymalnie tutaj w tą pomoc przy organizowaniu imprez. I tutaj właśnie strażacy, mając taką prowizoryczną wiatę, która tutaj wspomaga nasze imprezy oraz ten teren, który wkoło tej wiaty przynależy, staramy się tutaj... A ta podłoga, ona mnie tak intryguje, to taka tak, prawdziwa, w tym drewniana, roku, wiejska podłoga. W tym roku podłoga. Właśnie taka taneczna, prawdziwa podłoga została wykonana właśnie po to, żeby tutaj szereg tych imprez mógł się odbywać w otoczeniu tutaj tej uroczej Alei Kasztanowej. Ale druhu, to znaczy, że ona rzeczywiście działa i tutaj tańczą? Jak najbardziej. Nawet ostatnio była taka jedna z szeregu imprez, gdzie jak za dawnych lat była wkopana przyczepa między kasztanami, grała orkiestra i ludzie się świetnie bawili na tej podłodze. Przyczepa między kasztanami? Proszę to wytłumaczyć. Tak, otóż tam to była taka scena, znaczy przyczepa służyła jako scena, na której grał zespół. A tutaj między kasztanami na tej podłodze właśnie w międzyczasie wszyscy się świetnie bawili. Także służy. W Polsce druhu strażaków funkcjonuje takie powiedzenie, że strażacy ochotnicy nie tylko gaszą, tak? I tutaj jakby to jest ważne, że Państwo tutaj przede wszystkim pracują na rzecz tego miejsca, w którym żyjecie i mieszkacie. Tak, oczywiście. Tutaj staramy się zachęcać również młodzież poprzez szereg różnego typu działań, organizujemy różne festyny, wspomagamy zresztą tutaj większość tych imprez, praktycznie większość imprez odbywa się z udziałem straży, gdzie staramy się aktywnie uczestniczyć, tutaj wspomagać wszelkiego rodzaju inicjatywy, które powstają w międzyczasie. Ale druhu, to znaczy, że tym ludziom tutaj się naprawdę chce coś robić, działać? Ja myślę, że mamy taką fajną społeczność, która stara się aktywnie tutaj uczestniczyć. I właśnie dzięki takim ludziom możliwe jest wykonanie tego, bo gdyby no, nie tacy ludzie z chęcią do współpracy, no niemożliwe byłoby wykonanie po prostu wielu prac, czynności czy tam imprez okolicznościowych. Mamy również tutaj taki zbiornik niedaleko strażacki, przy którym też odbywa się sporo właśnie imprez. Są organizowane zawody w łowieniu ryb dla dzieci, właśnie głównie z myślą to o dzieciach wszystko się odbywa. Także tutaj te imprezy mają na celu zachęcenie do takiej jedności, wspólnoty, zachęcenie młodzieży, dzieci, żeby to po prostu jakoś zaowocowało w przyszłości dla nas wszystkich. Kiedy zobaczyłam ten blaszak, dosyć spory, to pomyślałam, że tutaj tak naprawdę panowie trzymają sprzęt gaśniczy. No wie pan co, sprzęt gaśniczy to trzymamy w drugim budynku. Tam mamy jeszcze jeden, tam mamy fajny sprzęt gaśniczy. Tam są wszystkie węże, prądownice, pompy i tak dalej. Nawet mamy bardzo zabytkowy wóz z 25 roku, konny jeszcze. Z pompą, którą robiliśmy ostatnio pokaz nad stawem po zawodach wędkarskich. I działało? I działa wszystko, tak.
Chciałbym jeszcze nadmienić, że tutaj Straż w Zaraszowie powstała w 25 roku, także niedługo zbliża się 100. rocznica Straży i myślę, że na pewno tutaj również bardzo aktywnie wszyscy będą przy tej 100. rocznicy aktywnie uczestniczyli. No i zapraszamy oczywiście wszystkich przy okazji, jeśli możemy tutaj skorzystać z anteny. Oczywiście, że tak. Po to jesteśmy. Polskie Radio Lublin, Radio Regionalne jest po to, żeby odwiedzać takie miejscowości, nawet tak małą wieś jak Zaraszów i po to, żeby mówić, jak tutaj ludziom się żyje i tak naprawdę jakie działania podejmują. Czyli tutaj, druhu komendancie, nie ma tego sprzętu gaśniczego, ale za to jest właśnie sprzęt służący ludziom, tak? Czyli tak. Ławki, stoły, nabiesiady, tutaj nawet lodówka. Teoretycznie na zimę wprowadzamy naszego Lublinka. Mamy Lublinka jeszcze, takiego wóz sobotkowego. Właśnie. Który również służy nam do przewożenia pompy, bo mamy tutaj również własną pompę, z którą bierzemy udział w zawodach. Parę lat temu też udało nam się zająć pierwsze miejsce, tutaj pochwalę się, w gminie. Też w kolejnych latach tam drugie, jakieś inne też dalsze pozycje, ale myślę, że z czasem będzie coraz lepiej. I oczywiście druhowie strażacy, pani Aniu, jeszcze raz Anna Pawlas, radna Rady Miejskiej w Bychawie, to też nieoceniona pomoc także przy pracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, prawda? Bez nich nie byłoby wielu działań. Oczywiście, oczywiście. A skoro spoglądam na tę cyję, to może teraz jeszcze pana Marka poprosimy o ten utwór, bo słyszałam, że jak tak dużo mówiliśmy o tych kwestiach związanych z muzyką, która tutaj się rodzi, na tej wsi zaraszowskiej, wśród tych właśnie pól i tej zieleni, to jest jeden szczególny utwór. Tak, tak, jest oczywiście jeden utwór, który ma tytuł PAW i prawdopodobnie ten utwór właśnie pochodzi z tego miejsca, z Zaraszowa. Czyli to jest taka rdzenna melodia stąd? Oczywiście jest to rdzenna melodia stąd. Jest to utwór, który znany nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Utwór taneczny, zespoły taneczne właśnie tańczą pawia. Możemy poprosić? Oczywiście. No rzeczywiście znany i to trzeba uzmysławiać wszystkim, że to jest utwór z Zaraszowa. Tak jest, to jest nasz, można powiedzieć, hymn Zaraszowa, ponieważ takiego oficjalnego hymnu nie ma, ale myślę, że ten utwór rozpoznawalny na całym świecie, tak można powiedzieć też, no to będzie takim naszym chyba hymnem. I to po raz kolejny uzmysławia nam, jak ważna jest ta miejscowość, z której się wywodzimy, jak ważne są te nasze korzenie i jak ważne jest także działanie, tak jak tutaj chociażby państwo wszyscy zrzeszeni w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Tak, to też jest no, ta energia, która jest jakby oddolna i przenosi się później dalej. No rzeczywiście, to mam przyjemność akurat być wiceprezesem Stowarzyszenia i uważam, że taka organizacja jak stowarzyszenie daje pewną taką siłę, bo jednostki mogą
jakąś tam mieć plan, coś działać. Natomiast jeśli mamy większą grupę, mamy większe przebicie, możemy to lepiej zorganizować, mamy większe możliwości pozyskiwania właśnie środków unijnych, środków finansowych. Właśnie można nazwać to eksplozją jakichś pomysłów właśnie w takim stowarzyszeniu. To takie działania dzięki temu mogą być. Panie Marku, w tym miejscu, bo tak często jest w tych audycjach, w audycji pod hasłem Coś Dobrego, możemy apelować do naszych radiosłuchaczy o to, żeby przekazywali 1% podatku na rzecz różnego rodzaju działań, tak jak w Państwa przypadku. Gdzie te informacje możemy znaleźć? Już wspominaliśmy o stronie zaraszów.pl. Tak, na stronie zaraszów.pl możemy znaleźć informacje o naszym stowarzyszeniu, o statucie, o władzach stowarzyszenia, o aktualnościach, jakie tutaj w naszej miejscowości są. I również właśnie jest informacja o numerze KRS. Numerze KRS i przekazywaniu 1%. Nasze stowarzyszenie ma taką umowę z fundacją, która dla nas zbiera właśnie 1% od podatku. I z tych funduszy właśnie przeznaczamy te fundusze na różnego rodzaju działania, przede wszystkim na rzecz szkoły, na rzecz dzieci tutaj z naszych miejscowości Zaraszowa, Urszulina, Kolonii Zaraszów, Skawinka. I zachęcamy wszystkich słuchaczy, którzy teraz nas tutaj słuchają, aby przekazywali te pieniążki, bo to są pieniądze tak naprawdę dla dzieci, dla mieszkańców naszych miejscowości. I dzięki tym właśnie pieniążkom możemy zakupić jakiś sprzęt potrzebny do szkoły, możemy sfinansować wycieczki i tego typu działania właśnie. A ta siła, ta pozytywna siła internetu jest również taką siłą, no bo nie ukrywajmy, państwo tutaj są i zostali w tej wsi, ale wiele osób rozjechało się i to po całym świecie. I też chociażby poprzez tę stronę internetową, przypomnę państwu, zaraszów.pl, oczywiście bez polskich znaków, też można integrować się nawet z tymi wszystkimi, którzy są gdzieś tam hen daleko na świecie i też mogą z sentymentu do miejsca, w których żyli ich rodzice, dziadkowie, wesprzeć państwa po prostu. No tutaj to pytanie może trzeba było bardziej kierować do moderatora strony, ale no potwierdzam, że na stronie internetowej docierają do nas różnego rodzaju informacje od zaraszowiaków, można tak powiedzieć, z różnych stron świata, którzy właśnie bardzo chętnie odwiedzają stronę, wpisują się na forach, przesyłają zdjęcia i również chętnie oglądają galerie i aktualności z naszej miejscowości, ale to właśnie to pytanie może trzeba będzie bardziej kierować do moderatora strony, pana Jurka. Pan Jerzy Jelcow, pan rdzennie jest z tego miejsca, czy pana historia jest troszeczkę inna? Historia jest troszeczkę inna, jestem tak zwaną naleciałością. I to z takim pięknym akcentem. No, wschodni Kazachstan, miejsce urodzenia. No to jest dopiero historyczne miejsce. No dosyć ciekawe. Ale Zaraszów bardziej przyjazny do życia? Czy tęskni pan za tamtymi stronami? Wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. Aha. A jak to się stało, że tutaj tak zintegrował się pan pięknie z tą społecznością i działa pan na jej rzecz? No dobrzy ludzie, no i dobrze z nimi się integruje. Łatwo. Nic trudnego nie było. Tym bardziej Zaraszów jest znany na całym świecie. Wielu przyjaciół, jak i rdzennych zaraszowiaków przed tym przysyłają nam swoje fotorelacje z miejsc. Także na stronie chyba podbiliśmy już wszystkie kraje. Także mamy z wielu krajów różne zdjęcia przesłane przez naszych przyjaciół. Mamy dwa kanały na YouTubie, gdzie można obejrzeć wszystkie nasze poczynania, wszystkie imprezy. Czyli wszystko jest jawne, jasne i klarowne, tak? Państwo tak, też oczywiście pokazują swoją działalność. A dzisiaj pan, pomimo tego, że proszę bardzo, tutaj pięknie nam pan udziela wywiadu, no to też jeszcze ciężko pracuje. Co tutaj powstaje? No powstaje kolejny film, który też będzie na YouTubie. Można będzie już jutro obejrzeć pani wizytę u nas. Tym też się chwalimy. Chwalimy się wszystkim, co dobre. I tak trzymać, panie Jurku, tak trzymać. I tak trzymamy.
Dużo mówimy o tej współczesności, ale ja chciałabym jeszcze zapytać Państwa o historię. Razem z nami ojciec jezuita Krzysztof Łaszcz, też warszawiak. Też, tak, tu z Warszawą dużo związane, tak, jeśli chodzi o pracę teraz. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten Zaraszów, który pan, który ksiądz tutaj pamięta, który jest teraz, czy dużo się zmienia? Czy dużo także jest tego dobrego właśnie ducha w tych ludziach? Wydaje się, że jest o wiele więcej energii jak jeszcze kilkanaście lat temu. Może niż kilka lat temu, bo ja pamiętam czasy, gdy ta aleja tętniła życiem, gdy tu zabawy przez straż pożarną były organizowane, gdy ze szkołą tu przychodziliśmy robić przedstawienia różnego rodzaju, więc ta wieś była wtedy aktywna. Potem jakoś to troszeczkę zwolniło, może w związku z tymi przemianami, które się w kraju dokonywały. Ta aleja też, jak słyszeliśmy, zarosła, ale od kilku lat dzieje się dużo dobrego. I nie tylko tutaj, niedaleko stąd jest kaplica w 83 roku wybudowana, która stopniowo piękniała i szkoda, że nie możemy tam podejść, ale warto, po spotkaniu zapraszam, warto w środku zobaczyć, bo naprawdę jest tak wypieszczona, elegancko i widać wkładane tam serce. I myślę, że ta troska o kaplicę zapoczątkowała też potem, przenosiła się tak trochę dalej na tę troskę i o to miejsce, o aleje i integrowała. Wspólna praca zawsze ludzi integruje, łączy, zachęca do dalszych tych wysiłków, do dalszych starań. Ale proszę ojca, kiedy tutaj przyjechałam, przypomnę teraz przy mikrofonie ojciec Krzysztof Łaszcz, też zaraszowianin, rdzenny, to pani sołtys powiedziała mi takie zdanie, no niech pani zobaczy, no tylko mamy te kasztany, które teraz troszeczkę podupadły na zdrowiu, bo już im szrotówek daje znać. I tutaj też pani Ania zasugerowała, pani radna Rady Miejskiej w Bychawie, pani Anna Pawlas, że też państwo zbierają pieniądze na renowację, tak? To znaczy, na tyle, na ile się da. Na tyle, ile się da. Staramy się, aczkolwiek jest to bardzo trudne, dlatego że no, z przykrością muszę stwierdzić, że nasze plany jakiekolwiek, mieliśmy plany, żeby zrobić tutaj dwie altanki, jedną, która by służyła jako scena, druga altanka jak jest zapleczem kuchennym, jako miejsce spotkań do, nie wiem, dyskusji, integracji pokoleń, bo mamy na celu przede wszystkim właśnie integrację młodszego ze starszym pokoleniem. Zresztą nasze wszystkie imprezy, które robimy, to są właśnie mają na celu właśnie zintegrować, żeby dzieci nasze uczyły się od rodziców, dziadków, żeby poznali jeszcze historię ludzi żyjących, którzy mogą coś im przekazać wartościowego. No właśnie, i wracając do tej historii, bo ciągle mówimy o tej Alei Kasztanowej, a z nią właśnie wiąże się bardzo ciekawa historia miejsca, początków tego miejsca tak naprawdę. Ale jeszcze wracając do tego powitania przez panią sołtys na dzień dobry, to właśnie pani sołtys powiedziała, no właśnie, tutaj już te kasztany, dziś takie no raczej biednie wyglądające i niezbyt reprezentacyjne. Ten blaszak tylko i wyłącznie tutaj OSP. I generalnie ktoś by powiedział z zewnątrz, że to jest wieś, w której nie ma nic, a jest tak wiele. A my tak wiele potrafimy zrobić z niczego. No po prostu działamy. Nie oglądamy się na innych. No są pewne zaszłości, można by wypominać niektórym. W latach 70. Straż Pożarna miała pieniądze na remizę, przeznaczyła na inny cel. I myślę, że gdy przeznaczenie tego budynku się zmieniło, powinien wrócić do wsi. Nie wrócił. No, Temida jest ślepa. Zdecydowała, że przez zasiedzenie użytkujący przejmuje własność. No ale myślę, że uczciwości w tym wszystkim zabrakło. Ale to nie ma co wypominać. Idziemy do przodu, staramy się, żeby działać w tych warunkach, w jakich możemy. Proszę ojca, z tym idziemy do przodu, to jeszcze za moment. Ja właśnie chciałam jeszcze sięgnąć do historii. Może na początek tak spróbujmy słuchaczom wytłumaczyć sama nazwa Zaraszów, z jaką historią właśnie się wiąże. No właśnie, jest taka legenda, że gdy te tereny porastały odwieczne lasy, puszcze, to przejeżdżał tędy pewien dziedzic, no i urzeczony pięknem tego miejsca zatrzymał się, czy zsiadł z konia i zawołał, zaraz muszę się tu osiedlić. I tak powstała wieś Zaraszów. Jedyna o takiej nazwie w Polsce. Drugiej takiej nazwy wsi nie ma. I to legenda.
A w rzeczywistości początek XVIII wieku, rodzina Koźmianów, która była właścicielem Gęzowa, nieodległej stąd wsi, założyła tutaj folwark i przy folwarku powstała wieś. W związku z tym mamy te aleje, ponad 200 lat już sobie liczącą, która była aleją dojazdową do dworu. Zostało też piękne drzewo cierniowe z tamtej strony. Iglicznia trójcierniowa, wyjątkowy okaz i wyjątkowych rozmiarów, wyjątkowego piękna. Najwybitniejszy z Koźmianów, Kajetan, w swoich pamiętnikach uczynił taką wzmiankę o Zaraszowie. Pisał, że w czasach jego młodości świeża była historia o tym, jak we wsi Zaraszów nad traktem z Bychawy do Turobina biegnącym, leżącej, niedźwiedzica obudzona strzałem do dzięcioła przez gajowego wyskoczyła i, no, daruję szczegółów, poszarpała go tak, że biedak zmarł. Znalazłem potem wzmiankę. To był rok 1786, więc łatwo policzyć, 330 lat, 230 lat temu tutaj jeszcze niedźwiedzia można było spotkać na tych terenach. A potem wieś przy folwarku się rozwijała. Na jednej z map z 1800 roku Zaraszów, nazwany Zaraszów Chałupy, co ciekawe, ale to jedyna taka nazwa, znaczy tylko na tej mapie tak występuje. Liczył sobie wtedy 10 chałup, jak policzyliśmy skrupulatnie. Potem pierwsza wojna światowa, wieś była spalona, dlatego gdy powstawała szkoła w 1916 roku, bo od tego datujemy historię, udokumentowaną mamy historię nawet, to nauka, jak czytamy w kronice, rozpoczęła się w wynajętej izbie bez podłogi. Ale nic dziwnego, bo w czasie pierwszej wojny większość wsi została spalona. Jest też taki przekaz nieudokumentowany, że szkolnictwo w Zaraszowie zaczęło się już wcześniej. Takie spontaniczne. To by właśnie w naszą tradycję się pięknie wpisywało, że jeden z żołnierzy carskich po długiej służbie wrócił do domu jako inwalida, już niezdolny do pracy, a służba wtedy długo trwała, i zajął się uczeniem dzieci. Uczył je oczywiście po rosyjsku, bo ten język wtedy był używany i znany. To jest taki przekaz ustny. Natomiast no, wzmianek udokumentowanych na ten temat nie mamy. A więc zasadnicza szkoła 100 lat sobie liczy od tego 16 roku. W 24 roku tutaj ten budynek powstał. W wynajętych izbach u gospodarzy. Pamiętam te czasy jeszcze, choć jeszcze wtedy do szkoły nie chodziłem. Pomagałem tacie sprzątać. Był woźnym, więc wędrowałem tutaj z nim po tych okolicach. I potem, dzięki wielkiej trosce pana dyrektora Milanowskiego, którego zasługi dla Zaraszowa są wielkie, nie do przecenienia, powstał ten nowy budynek, budowany oczywiście też nie bez trudności, który służy szkole do dziś dnia. I może jeszcze jedno. W czasie wojny wieś była zaangażowana w konspirację. W 1942 roku była spora łapanka. 16 osób, 16 mężczyzn Niemcy schwytali. Wtedy kilku uciekło. 8 zginęło w obozie w Pustkowie Dębicy, to rzeszowskie. 4 przeżyło ten obóz, wróciło do domu. No i potem po wojnie też był taki epizod, mało znany, bo czasy nie sprzyjały temu, żeby o tym mówić. 25 października 1944 roku na skraju Zaraszowa miała miejsce potyczka AK z NKWD, z wojskami z dywizji generała Srebriakowa do zwalczania opozycji w Polsce. O co chodziło? AK-owcy zbierali się, żeby odbić dowódcę Kukułę, więzionego w areszcie w Bychawie. No, niezaproszone przyjechało NKWD na to spotkanie. Dowódca tej akcji zginął. Jeden z zaraszowiaków dostał się do niewoli. No, są podejrzenia, że to on zdradzał, ale dowodów na to oczywiście żadnych nie ma. W każdym razie zaraz potem zaczęła się pacyfikacja Zaraszowa. W czasie pacyfikacji kolejna osoba zginęła, a potem wyroki. 2 ludzi do łagrów na Syberię. Kilkunastu wyroki po 10-15 lat, głównie we Wronkach, jeden wyrok śmierci. Na szczęście wszyscy wrócili do domu z tych. No ale to potem no, sprawiało, że Zaraszów, co tu dużo mówić, był traktowany po macoszemu za ten sprzeciw wobec władzy ludowej. Choć w tym zgromadzeniu tam, nie żeby winę Zaraszowa rozmywać, ale gwoli sprawiedliwości nie tylko zaraszowiacy brali udział.
to była jakaś z okolicznych miejscowości, z okolicznych wsi. Dowódca był z Olszowca na przykład. Pomimo, że tak krótko, ale nawet ten krótki zarys historii, który nam tutaj przedstawia ojciec Krzysztof Łaszcz, historii Zaraszowa, pokazuje, że no ktoś z boku, nawet słuchający naszej audycji, mógłby powiedzieć, no dobrze, to tak naprawdę wiele wsi ma taką swoją historię, też taką głęboką i przechodzącą przez wszystkie etapy rozwoju Polski, ale no właśnie, ważne jest to, żeby to pamiętać, żeby to zachować, żeby byli tacy ludzie jak tutaj, którzy założyli na przykład to Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic, ci, którzy działają w OSP, ci, którzy stworzyli także stronę zaraszów.pl i tam te rzeczy nie giną, tak? To oni jakby ciągle pracują nad tym, żeby to było żywe. I chwała im za to. To jeszcze mieszkańców podpytajmy w takim razie. Rzeczywiście państwu na tym wszystkim zależy, dlatego też na przykład dzisiaj tak licznie tutaj wieczorem się zgromadziliście? Tak, Stanisław Kowalik. Zależy nam na tym rozwoju wsi Zaraszów. Dużo by nam pomogło, jeśli by bardziej zaangażowała się rada w pomoc i ogólnie burmistrz. Mieliśmy tu taki piękny plan na wiosnę z panią radną, no ale lokalna grupa działania chciała nas wesprzeć w budowie alei. Miały być dwie wiaty i tak jak pani radna powiedziała, jeszcze jakaś tam wiatka taka na... Zaplecze. No i się okazało, że no nie, rada nie udzieliła pożyczki, którą i tak później lokalna grupa działania, jeśli by ten projekt przeszedł, by po prostu było zwrócone. Ale mamy nie po drodze chyba. No i... A ogólnie to, co staramy się tutaj robić, to robimy to tak jakby z własnych wkładów. I każdy składki robi, no i tak dziwią się, że nawet można w Zaraszowie czasami było dobrze zjeść i nic, jeśli ktoś przyszedł, nikt nic nie płacił i byli ludzie zadowoleni z tego. Także moglibyśmy się lepiej rozwijać, jeśli była lepsza współpraca z włodarzami miasta. Ale to jest niesamowite, że państwo się nie poddają i po prostu też jakby sami wszystko robią. Czyli państwo tutaj składają się na siebie nawzajem na to, żeby chociażby, nie wiem, organizować sobie takie spotkania, bo jak rozumiem, to dzisiejsze spotkanie na rzecz audycji Coś Dobrego, audycji w Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia Lublin, to nie jest wyjątek, prawda? To tutaj często to miejsce żyje. Tak, można to wszystko zobaczyć na kanale YouTube Zaraszów. Także to jest kilka było imprez, może było 5-6 imprez. W tym roku. Także we wcześniejszych latach też były imprezy. Może więcej coś powie na ten temat nasza sołtys? Rzeczywiście tak dużo się dzieje? Tak, jak najbardziej. No, zainspirowała nas wygrany grant w Fundacji Banku Zachodniego WBK w programie Tu Mieszkam, Tu Zmieniam. Wygraliśmy wtedy 7 tysięcy i od tego się zaczęło wielki wkład w strażaków, którzy stale utrzymują ten teren, tak jak widać, w porządku. Zresztą nie tylko ten teren, ale także staw nieopodal Urszulina, który należy też pod OSP Zaraszów właśnie. Tam właśnie dzięki między innymi Jurkowi organizowane są mistrzostwa wędkarskie dla dzieci i młodzieży, co stało się też stałym punktem w sezonie naszym tutaj w Zaraszowie, w życiu. Także rozwijam się, staram się. Satysfakcja jest taka, że coraz więcej osób przychodzi i to jest bardzo miłe. Każda osoba nowa na każdej imprezie, na każdym naszym wydarzeniu napawa nas dumą i sprawia nam radość. Myślę, że też taką dumą napawają te dzieci, bo tutaj rzeczywiście nawet podczas tego spotkania, ale nawet przejeżdżając przez sam Zaraszów, no widzimy, że to jest taka prawdziwa wieś tętniąca także tym młodym dziecięcym życiem, tak jak kiedyś było, tak? Czyli te dzieci rzeczywiście tutaj na podwórkach są i jest ich całkiem sporo, czyli tutaj to jest dobre, takie prorodzinne miejsce. Tak, jak najbardziej i właśnie no mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Tak widzę, że z namaszczeniem dyrektor Henryk Dudziak, dyrektor zespołu szkół imienia księdza Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie przysłuchuje się tym wszystkim głosom mieszkańców tutaj, no bo rzeczywiście jest czego posłuchać. W tych ludziach jest energia, zapał i taka odwaga w działaniu. A ja myślę, że dwie rzeczy u każdego współczesnego człowieka dominują. Rozum i serce. Jeżeli jest miłość do tych działań w sercu zawarta, powstają wtedy wielkie rzeczy, wielkie pomniki na trwale ku potomnym później. Ja gratuluję bardzo serdecznie Zaraszowowi, że
w tym trudnym czasie potrafi robić fajne, przyjemne rzeczy. Uczestniczyłem tu w kilku uroczystościach, ponieważ moją dewizą życiową jest służyć innym ludziom, a więc z ogromną radością, jeżeli mogę w jakikolwiek sposób, to staram się wspierać te działania. Z racji choćby tej, że młodzież z Zaraszowa trafia do naszego gimnazjum i trafia do naszego liceum i tu się rozwija, idzie później dalej w świat. No bardzo często wraca też, co cieszy nas wszystkich. A że młodzież jest wspaniała, to i z radością do nich ja przyjeżdżam też i odwiedzam. I jest fajnie, nie? A muszę panu powiedzieć, że wtedy, kiedy no tak na chwilkę przed 19 tutaj rozmawialiśmy, biesiadowaliśmy też już, to słyszałam, ale niech pani poczeka, pani redaktor, przyjedzie nasz przyjaciel, pan dyrektor Henryk Dudziak. Oni tak się o panu wyrażają tutaj. To jest to bardzo miłe, ale ja nie traktuję to w kategoriach jakiegoś wielkiego wyznania, czy w jakiejś wielkiej działalności. Po prostu to tak powinno być. Dała mi Bozia możliwość przeżycia pięknej przygody w rozwoju naszej szkoły bychawskiej Alma Mater, budowa hali, internatu, krytej pływalni, kompleksu boisk. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy powinien to mieć i wtedy lżej by nam było wszystkim żyć, bo jeden drugiemu by nie zazdrościł. No i to jest taka dewiza, którą staram się podpowiadać nawet ludziom, że można to robić inaczej. Ponieważ jestem też radnym 5. kadencję w Sejmiku Województwa Lubelskiego, z ogromną radością wspieram wszystkie samorządy w okolicy tutaj pięciu gmin, po to, żeby ludziom żyło się lepiej, dostatniej, żeby się żyło, a przede wszystkim, żeby środowiska, te małe środowiska, te małe ojczyzny potrafiły się ze sobą integrować. To jest bardzo ważne, żeby nie było podziałów, tylko żeby była integracja, żeby ludzie obok siebie mogli siedzieć, tak jak dzisiaj wszyscy tutaj siedzą, rozmawiać, uśmiechać się do siebie, jakąś tam strawę też zjeść przy okazji, napić się wody. Mineralne. Ale swoją drogą to ten kociołek zaraszowski pyszny był. No właśnie, bardzo dobry. No przecież, a jakie tutaj wędliny wyrabiają wspaniałe w Zaraszowie, to głowa. Słyszałam, że też i miód mają dobry. Miodu nie korzystałem, ale jakie łaskę to jadłem. Załatwione, panie dyrektorze, na mnie słoiczek jak najbardziej z własnej pasieki od węża. Ale chcieliśmy jeszcze, ja przynajmniej chciałam w imieniu mieszkańców serdecznie panu Dudziakowi podziękować, bo jest niezwykle skromny człowiek, pan Henryk, ale zawsze ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o pomoc nam, zaraszowiakom. Ostatnio właśnie przygrywał nam na pikniku patriotycznym sam z zespołem i ze swoimi właśnie Henryczkami. Za to wielkie dzięki, że możemy, panie Henryku, na pana zawsze liczyć. Jest pan wielki po prostu. To jest naprawdę normalne. To nie jest, no to, jest to ogromna przyjemność służyć innym ludziom. Być warto, pracować warto i czynić dobro dla innych ludzi warto. Wszystko warto, no i także zadąć w ten saksofon warto, ale zanim jeszcze usłyszymy te instrumenty, a dzisiaj przecież także dla naszych radiosłuchaczy przygrywa i pan dyrektor Henryk Dudziak na saksofonie właśnie, ale także akordeon, ale także gitara, to panowie Markowie, tak? Więc ta muzyka też się z nami pożegna, ale tak jak dużo słów padało na temat działalności chociażby Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w Zaraszowie, no to strażacy też jeszcze chcą taki ostatni głos od siebie swój dać, a to z tego względu, że panie rzeczywiście też i tutaj wszyscy mieszkańcy doceniacie ich pracę, prawda? Jak najbardziej. No, sama niestety nie byłybyśmy w stanie zdziałać tyle, ile do tej pory udało się zdziałać. No to proszę powiedzieć, cóż to będzie za efekt dla tych, którzy być może niekoniecznie są zorientowani? To będzie głos naszej ręcznej syreny. Rzeczywiście taki efekt pokazuje poruszenie we wsi. Dziś takie poruszenie sprawiło Polskie Radio Lublin swoją audycją Coś Dobrego, bo tutaj, proszę państwa, dzieje się naprawdę coś dobrego, a nawet dużo dobrego. Magdalena Lipiec-Jerebek, a także Mateusz Sobolewski i Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizował ze studia R2 i wszyscy zaraszowiacy mówimy już do usłyszenia, tak? Uwaga na 3-4. I do zobaczenia w Zaraszowie, bo tutaj też zapraszają i zapraszają także muzycznie. Do wioseczki,
idą, idą cyganeczki. Idą, idą i tak wróżą, że pieniędzy trzeba dużo. Idą, idą i tak wróżą, że pieniędzy trzeba dużo. Że pieniędzy trzeba dużo. Dużo, dużo znajomości. Teraz taki świat nastaje, forsy trzeba, nie miłości. Teraz taki świat nastaje, forsy trzeba, nie miłości. Boga, co takiego, że nie widać Jaśka mego? Czy go woda zamuliła, czy go inna omamiła? Czy go woda zamuliła, czy go inna omamiła? Jak go woda zamuliła, przyjdzie fala i powróci. Jak go inna omamiła, on do ciebie już nie wróci. Jak go inna omamiła, on do ciebie już nie wróci.